Na wstępie, zanim przyjdziesz do oglądania właściwej części tego materiału, zasubskrybuj mój kanał i kliknij dzwoneczek. W ten sposób wesprzesz moją twórczość. A jeżeli spodoba Ci się ten film, to polub go i udostępnij. Z góry pięknie dziękuję. Nie planowałem zamieszczania na tym kanale zagadek logicznych, jednak wiem, że są one na YouTube pożądanym produktem, zaś zagadka, którą chcę tutaj przedstawić, może być pretekstem do szerszej dyskusji o tym, czym są i jak powstają teorie naukowe. Ale by nie niecierpliwić zainteresowanych formą samej zagadki, oto ona. Jak widać, jest to prostokąt, niemalże kwadrat, w którym powinno znajdować się 9 symboli ułożonych w trzy rzędy po 3, czy też, jeśli spojrzeć na to inaczej, w 3 piony po 3. Jednak ostatniego symbolu brakuje. Można domyślić się, że należy wybrać jeden z 8 symboli, znajdujących się pod prostokątem, aby uzupełnić tę lukę. Teraz coś, co możecie traktować jako podpowiedź. Każdy z symboli składa się ze znajdującej się w centrum kropki odcinków czy też kresek wewnętrznych oraz odcinków czy też kresek zewnętrznych. Analizując wzajemne relacje między symbolami, należy wskazać zależność lub algorytm, który pozwoli zdecydować, który z symboli znajdujących się pod prostokątem jest tym właściwym. Teraz uwaga rozwiązań może być kilka. Jednak są rozwiązania lepsze i gorsze. Analizowaliśmy tę zagadkę kilka lat temu z Marcinem z kanału Widzowy Marcin, który wtedy zwał się jeszcze widzologicznie. I w tej dyskusji wskazałem, które rozwiązanie jest moim zdaniem optymalne. Ale o tym w kolejnym odcinku. Do tego momentu macie szansę zaprezentować własne rozwiązania w komentarzach pod filmem. Pamiętajcie, że nie chodzi tutaj o to, aby strzelić. Typując któryś z dolnych symboli musicie to uzasadnić wskazać dlaczego wybraliście ten, a nie inny. A teraz czekam na wasze komentarze. Jeśli nie chcecie przegapić odcinka prezentującego moje rozwiązanie, zasubskrybujcie ten kanał i kliknijcie dzwoneczek. Zostawcie również polubienie i podsyłajcie ten film znajomym, aby i im dać szansę zmierzenia się z tą zagadką. Widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie przedstawię najlepsze rozwiązanie oraz powiem Wam, co wspólnego ma ta zagadka i jej rozwiązanie z teoriami naukowymi. To by było na tyle. Pięknego czasu.